O! Już jestem zaniepokojony. Tu jest takie miejsce, gdzie jest dużo ludzi. Zobacz. Sprzedam. Mniejsze, bo się nie zmieści. Bartek doszedł do wniosku, że tak unikatowe auto trzeba sprzedać w dobrym stylu, spontanicznie i odważnie. No dobra, jakby ktoś pytał, to tu jest napisane sprzedam. No. O! Ja kupuję! No i co? No i czekamy, no. A czekamy. Mówię ci, to jest świetny pomysł. To popraw, tak ładnie napisane. Miętowa syrena wzbudza zainteresowanie, więc pomysł spontanicznej sprzedaży zaczyna poważnie rokować. No to jeszcze silnik dobry i nawet chodzi. W dzisiejszych czasach kolor miętowy jest i nawet najładniejszy, działa. Może syrenka. Niemalże szpary fabryczne. No identyczne fabryczne, są. Niepoprawiane. Patrz to! Oglądanie to nie kupowanie, więc trzeba czekać na lepszego klienta. Może miejsce jest nie to? Nie, dobre jest. Siemanko. Centrum. O, cześć. Że macie super syreny tutaj. Bartek, cześć. Cześć, Maciek. Cześć, Roli. Tak, do sprzedania. Tu jest napisane sprzedam. Ale widzę, że chodzi nawet. Tak sobie stoimy. Co chodzi, bo ten dźwięk tak przyciąga. Ja ci muszę to zaprezentować, bo to bank jest tak niemiłosierne. Wow, mordę, nieźle. Proszę, silnik jest zrobiony od podstaw, nowy wał. I który to jest rocznik? To jest rocznik 81. Ile chcecie za nią w ogóle? Jaka jest... Bartuś, ustalaj jest to tutaj kwoty. Ile dasz? To znaczy, ile dasz powyżej 8,5 tysiąca. A, rozumiem. Generalnie to jest takie minimum, no jest cało odlakierowany, silnik zrobiony na nowo, więc wszystko roboty w to włożyliśmy. A możemy się nim przejechać w ogóle? No, oczywiście, tylko że ja prowadzę. Jeździłeś w ogóle, jeździłeś syreną kiedyś? Właśnie nie, nigdy. Mój dziadek miał kiedyś taką, ale... Czyli minimalizujecie ryzyko? No minimalizujemy jednak, wiesz, co jedno. Nie no, fajna fura, naprawdę, fajna. No to w takim razie zapraszamy, tak? Co, jedziemy? Pewnie, że tak. Czyli co, mówisz, że wszystko powyżej 8,5, tak? Wszystko powyżej 8,5, ale ty jesteś żywo zainteresowany, czy tylko się chciałeś przejechać? Nie, no ja w ogóle jaram się trochę starymi samochodami. No. Tak jak mówiłem, mój dziadek miał taką syrenkę. Ale Bosto? Ale wiesz co, generalnie tyle to nie mam. Ile byście chcieli? Szóstkę mogę wam zaproponować. Szóstkę trochę mało. Trochę roboty w to włożyliśmy, także z litra. Nie, no tak, wiem. Nie znajdziesz Bosto za 8,5 w takim stanie, jeżdżącej jak widziałeś, świecącej, pięknie wyglądającej, nie znajdziesz. No mogę dać 7 i idziemy do bankomatu generalnie. Ale od razu kasa. Od razu. No to jesteśmy dogadani. Dobra już. No to... Pierwszy klient zawsze się liczy.